Ojej, to już nagrywamy. Cześć Wam, dzień dobry bardzo. Witam Was w nowym odcinku. Wyobraźcie sobie, że są takie rodzaje niepełnosprawności, które są totalnie niewidoczne. Nigdy ich nie zobaczymy, a dana osoba po prostu tą niepełnosprawność ma. I takim przykładem jest cukrzyca, która jest zwana chorobą cywilizacyjną. I nie jest prawdą, że od namiaru słodyczy można zachorować na cukrzycę. No właśnie, to co ją powoduje? Zapraszam na nowy odcinek. Cukrzyca nie boli, dlatego wiele osób może nie wiedzieć, że ją ma. Może dotknąć każdego z nas bez względu na wiek. Michał Figurski określił ją mianem choroby kłamców. Niby udajesz, że wszystko jest ok i że ją kontrolujesz. W momencie, kiedy cukrzyca nie jest kontrolowana i odpowiednio leczona, może dojść do takich sytuacji jak uszkodzenie wzroku, uszkodzenie nerek, zawał bądź udar. Co jest powodem tego, że ludzie chorują na cukrzycę? Mianowicie zła dieta, w której jest dużo cukrów, ale też tłuszcze, przy tym mało aktywności fizycznej, mało ruszania się, zero spacerów, zero ćwiczenia, ale też cukrzycę mogą wywołać niektóre partie leków. Cukrzyca jest określana mianem choroby cywilizacyjnej. W Polsce choruje na nią około 2 milionów ludzi. Szacuje się, że milion ludzi nie wie, że w ogóle ją ma. Według organizacji International Diabetes Federation w 2040 roku na świecie będzie 640 milionów ludzi chorych na cukrzycę. Według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, w 1980 roku było 108 milionów ludzi chorych na cukrzycę na świecie. Zaś w 2014 roku ta liczba urosła, zgadnijcie do ilu? Do 422 milionów. Co zrobić, żeby uniknąć cukrzycy, żeby na nią nie zachorować? Przede wszystkim pilnować swojej diety, żeby ona była zbilansowana, żeby nie było w niej bardzo dużej ilości węglowodanów i tłuszczy, dużo się ruszać, no i przede wszystkim też robić badania kontrolne. Jest kilka rodzajów cukrzycy. Najbardziej popularne, najczęściej występujące to cukrzyca typu pierwszego, cukrzyca typu drugiego oraz cukrzyca ciężarnych, czyli kobiet w ciąży, które ze względu na zmiany hormonalne w organizmie po prostu mają tą cukrzycę. Po urodzeniu dziecka te objawy mogą ustąpić i kobieta wówczas już tej cukrzycy nie ma. Cukrzyca typu pierwszego objawia się tym, że w organizmie nie ma w ogóle hormonu, który nazywa się insulina, a pewnie z lekcji biologii wiecie, jakie ona ma swoje działanie, więc nie będę Was tutaj zanudzać. I leczenie polega na tym, że pacjent dostaje zastrzyki, znaczy dostaje, sam może sobie robić zastrzyki podskórne i wstrzykiwać sobie insulinę, bądź też może korzystać z pompy insulinowej i wówczas nie musi często wykonywać tych zastrzyków, ponieważ ta pompa co określony czas dostarcza insulinę do jego organizmu. Cukrzyca typu drugiego, która jest najczęściej spotykana, bo w Polsce 80% cukrzyków ją ma, jest spowodowana tym, że insulina w organizmie waha się, raz jej jest więcej, raz jest jej mniej. Dlaczego? Dlatego trzeba jej poziom ustabilizować, najczęściej lekami w postaci tabletek. Jeżeli to nie daje za wygraną, to wówczas stosowane są zastrzyki doskórne. I taka ciekawostka, bo może nie każdy z Was wie, że mając cukrzycę można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jakie są objawy cukrzycy? Przede wszystkim duże pragnienie. Możecie wypić 6 litrów wody w ciągu doby, a i tak będziecie dalej spragnieni. Wilczy głód. A przy tym utrata wagi, co jest dosyć dziwne, no bo dużo jemy, a i tak chudniemy. Zmęczenie, często oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. No i w przypadku pojawiających się ran w organizmie to dłuższe ich gojenie. Tak jak wspomniałam Wam na początku tego odcinka, cukrzyca może dotknąć każdego z nas bez względu na wiek.
I tak ze znanych postaci, które mają cukrzycę, to jest to Tom Hanks, Sharon Stone i Halle Berry. W Polsce Marta Wiśniewska, zwana Mandaryną, Michał Figurski. Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to bardzo proszę, udostępnijcie go w swoich mediach społecznościowych. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, co jecie i nie zapominajcie o ruchu. Nawet teraz, kiedy mamy sytuację epidemiologiczną w kraju. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!